Cześć wszystkim, nazywam się Sebastian Dziębowski, a to jest drugi odcinek Pieszo przez Zabrze. Dzisiaj sprawdzimy miejsce, które mieści się tutaj w centrum miasta Zabrzu, dokładnie w Galerii Zabrzańskiej i nazywa się FanFest. Często mieszkańcy mówią, że nie ma tutaj żadnej rozrywki w Zabrzu, co oczywiście jest nieprawdą, a dzisiejszy odcinek udowodni, że piękne miejsca w pięknym miejscu z gamą różnych alternatywnych form spędzania czasu znajdują się w Zabrzu. Dzisiejszy odcinek będę sprawdzał z młodzieżą, z dziećmi, z Fundacji Dobrzy Ludzie Dzieciom. Najlepszymi testerami to jest Fundacja Dobrzy Ludzie Dzieciom. Oczywiście największą atrakcją są tutaj kręgle. Patrzcie, jak się rzuca. Bardzo ciężka bila, ale będzie strajk. Nie dawać! Będzie o strajk! Niestety jedna została, tak to w życiu nie raz było. Jeszcze raz! A jeszcze. Jak za pierwszym razem nie wyjdzie, to zawsze na drugi wychodzi. Dzisiejszy odcinek jest trochę chaotycznie nagrany, za to przepraszam, ale to dlatego, że tak dużo atrakcji w tym miejscu jest, tak dużo tutaj się dzieje, kręgle, różne maszyny do gry, różne automaty, w których można rywalizować ze swoimi znajomymi, ze swoimi bliskimi. Oprócz tego oczywiście duży asortyment za barem. Jak wcześniej już pokazywałem, również jest tutaj możliwość zamówienia pizzy z góry z Da Grasso. Jeszcze na tym filmiku, we wcześniejszym screenie, jak Państwo widzieli, jest również bilard. Można tutaj przyjść ze znajomymi i zagrać w bilard. Polecamy to miejsce. Dalej do Cymbergaju, gdzie grają też inni podopieczni fundacji. Może teraz zapytamy Pawła, jak Ci się podoba w tym miejscu? Super. A co Ci się najbardziej podoba? A co teraz gram? Cymbergaj, ale co Ci się najbardziej podoba? No Cymbergaj.
Dobra, to teraz zapytajmy Konrada. Siema, byku. Co ci się tu najbardziej podoba w tym miejscu? Wszystko. A dokładnie wszystko, to znaczy co? Regle. No i możemy iść dalej. Ogólnie to jest tu mega spoko. W tym miejscu podoba. Może jest bardzo fajna atmosfera. Dużo, że mogę być tu z moim najlepszym kumplem Nikodemem z zespołu. I że po prostu jest dużo fajnych atrakcji. Fajna atmosfera, bo są przyjaciele i różnie tego typu. I najlepsze jest to, że jesteśmy z fundacją. A z różnych rzeczy, czyli na przykład kręgle, to co ci się najbardziej podoba? To, że można sobie z przyjaciółmi pograć i się po prostu bawić. Witamy z powrotem. Jestem teraz z jedną z pracownic, panią Manuelą. Zapytamy teraz, co najczęściej jest tutaj organizowane, ile najczęściej ludzi tutaj przychodzi? W tygodniu mamy organizowane urodzinki dzieci, mamy bilard, kręgle, w weekendy mamy karaoke, dyskoteki, organizujemy też imprezy, puszczamy też mecze. Dzisiejszy odcinek był specyficzny, dzisiaj więcej rozrywki pokazywaliśmy, ale też mam nadzieję, że wszystkim mieszkańcom przedstawiliśmy to wspaniałe miejsce, w którym jest tak dużo atrakcji.